To już jest trzecia edycja takiej akcji Szukam Domu. Proszę Państwa, pod tym względem Tarnów się naprawdę wyróżnia, bo bardzo ciężko znaleźć miasto, gdzie sukcesywnie tak duże akcje by się robiło. Po co robimy tą akcję? Ponieważ wszędzie w tarnowskich, wszędzie w polskich schroniskach, także w tarnowskim azylu jest ogromna ilość bezdomnych, porzuconych psów i kotów. Azyl ma ograniczoną możliwość przyjmowania zwierząt, my też jako fundacja. W związku z tym takie akcje są dla nas bardzo potrzebne, są zbawieniem, ponieważ kiedy adoptujemy jakąś ilość zwierzaków, możemy pomóc następnym. A wciąż tych zwierzaków, które potrzebują pomocy przygarnięcia do azylu, czy też do nas, do fundacji, jest ogromna ilość. Tutaj zaadoptować zwierzaka? Taki nam po prostu pomysł wpadł, żeby może gdy znajdzie się odpowiedni kotek, to byśmy go adoptowali. A jak się pan dowiedział o tej akcji? A rano dzisiaj włączyłem radio i usłyszałem o tej akcji. Popiera pan takie akcje w Tarnowie? Co może pan o niej powiedzieć? Popieram, tylko żeby te akcje były tak poparte jakimś takim dogłębnym po prostu przedstawieniem rzeczywistej opieki dla ludzi, którzy będą te pieski czy kotki pobierać, no bo takie pochopne wzięcie i oddanie na drugi dzień nie podoba mi się. Chciałabym kotka, z tym, że ja wolę mniejszego, rodzice wolą większego kota. Ja się boję po prostu, że to jest związane z tym, że jak weźmiemy większego kota, to nie zdążymy go już tak wychować, żeby był, żeby na przykład nie sikał do żwirku, tylko na podwórku. Właśnie tego się boję. Mniejszego kota łatwiej jest wychować. Popiera pani takie akcje w Tarnowie? Tak, popieram takie akcje. I tak jak właśnie mój ojciec powiedział, bardziej wolę, żeby ludzie brali zwierzęta, a po kilku dniach, żeby nie rozmyślali się i nie oddawali z powrotem tych zwierząt, bo zwierzęta cierpią, bo zadomowią się w jakimś domu, a później są oddawane i są znowu bezdomnymi. Przyszedł pan tutaj zaadoptować zwierzaka? Nie, przyszedłem tutaj pomóc właśnie w tej akcji, właśnie tutaj pilnuję tego fajnego wyżła pięcioletniego, który właśnie oczekuje na adopcję. Dla kogoś świetny pies, dla kogoś, kto ma duży dom, dla kogoś, kto prowadzi aktywny tryb życia. Musi dużo biegać, ale jest spokojny. Do ludzi jest bardzo przyjacielski. Trochę w swoim życiu wycierpiał, ale na pewno odwdzięczy się komuś, kto będzie chciał go wziąć do domu. Trzeba powiedzieć, że przez te ostatnie dwie akcje cieszył się bardzo dużą popularnością. Na każdej akcji odwiedziło nas po kilkaset osób. Na naszej stronie są zdjęcia, więc można to zobaczyć. Na poprzednich akcjach też dużo zwierzątek zostało adoptowanych, tak średnio 20 razem psów i kotów. Natomiast też, co ważne, przynajmniej do nas, do fundacji, po takiej akcji są telefony, są wizyty, tak więc jeszcze przynajmniej te kilka zwierzaków w tydzień po takiej akcji zostaje adoptowanych. Można powiedzieć, że te akcje są udane, cieszą się powodzeniem, no i są sukcesem, ponieważ 20 adoptowanych zwierząt na każdej imprezie plus te, które trafiają po takiej imprezie, no bo wiele osób przychodzi niezdecydowanych, więc rozmawiamy, przekonujemy albo dobieramy właściwego zwierzaka. Ponadto chciałem tu powiedzieć, że zwierzaki są do adopcji cały czas, wystarczy odwiedzać nasze strony internetowe.